Tam siedziałem w kawiarni Zachera i ktoś położył mi dłonie na ramieniu i powiedział: warunki nic tu nie mają, Zacher, dlaczego nie śpiewasz moich rzeczy? Obejrzałem się i po prostu zamarłem. Stał wielki kompozytor Robert Stolz. Państwo znacie jego utwory, choć być może nie wiecie, że to on napisał. Słynne brunetki, blondynki, to właśnie napisał Robert Stolz. Ja oczywiście jestem urodzony na Pradze i nie wiedząc, co mam odpowiedzieć, powiedziałem, że naturalnie mogę śpiewać, tylko że nie mam nut. A on powiedział, to ja ci przyślę nuty. I przysłał mi nuty i ja teraz Państwu zaprezentuję jedną z pierwszych pieśni, którą poznałem dzięki Robertowi Stolzowi.